Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, no coraz bliżej święta, więc jeszcze podsyłam wam pomysły. No i wiem, że się cieszycie z tego, więc ja też się cieszę, że wy się cieszycie i tak wspólnie przekazujemy sobie odrobinę radości w tym życiu. Słuchajcie, no to lecimy z następnym przepisem. Jeszcze do świąt tam parę wam spróbuję przemycić, nagrać, żebyście może tam obejrzeli, a może nie. A może tak w ogóle wy napiszcie mi, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, co zrobiliście takiego fajnego, żeby polecić całemu światu któryś z przepisów. Pamiętajcie o komentarzach, bo to jest bardzo ważne dla mnie, bo przynajmniej wiem, czy to, że ja to robię, to się cieszycie, czy nie cieszycie, tak? Także możecie udostępniać moje filmiki, możecie no dawać łapki w górę. No i dobra. I przypominam jeszcze, koniec marudzenia, ostatnie. Przypominam, Thermomix w promocji z sensorem. Jeżeli nie chcecie sensora, to na pewno nie odmówicie w gratisie torby i książki. Także takie rzeczy w grudniu. No to zaczynamy. Zaczynamy przepis i to będzie karkówka z cebulą. No, taki niby zwykły przepis, a jednak obiad, a może zrobicie sobie właśnie w trakcie tego wolnego. Tylko, że oczywiście wiecie, jak to u mnie jest. Ja karkówkę zastąpiłam schabem. Zobaczymy, czy to dobrze, czy niedobrze. Więc rozpoczynamy gotowanie. No i teraz parę kroków już zrobiłam. Znaczy parę kroków. No tak, parę kroków. Po to, żebyście muszę zobaczyć, bo coś mi tu dobra. Jest ok. Żeby was nie zanudzać. Przygotowałam mieszankę ziół. Oczywiście ją tylko wymieszam, ale już mówię. W małej miseczce wymieszać 2 łyżeczki soli, łyżeczkę pieprzu czarnego, 2 łyżeczki papryki mielonej, słodkiej, 1 łyżeczkę czosnku granulowanego, 2 łyżeczki majeranku suszonego i 0,5 łyżeczki rozmaryny. Rozmarynu! No i to trzeba wymieszać i odstawić. No i teraz na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę. No i tutaj to jest takie troszkę dla mnie niezrozumiałe, bo ja bym miski nie stawiała, tylko deskę. Ja mam tu schab właśnie. Tu ma być karczek i właśnie nie miska, tylko deska z mięsem. Między 1000 a 1100 gramów karkówki wieprzowej bez kości. Ja mam tu schabu bez kości. Jeszcze sobie odkroję trochę tych błonek. I teraz, tu jest ważna rzecz, tak? Żeby ponacinać to nasze mięso, bez względu na to, czy użyjecie karczek, czy użyjecie schab, musicie ponacinać co 1,5 cm z takiej kotlety, ale bardzo ważna sprawa, nie nacinamy do końca, tylko zostawiamy to mięso, żeby było połączone. Na dole, o, nie rozcinamy do końca. Zostawiamy tak co 1,5 cm. Więc ja się tu pobawię tym i zaraz do was wracam. I naszykuję kolejne składniki. I nie wiem, gdzie się podział pilot. Słuchajcie, to jest szok. Gdzieś zgubiłam pilota, gadając tu do was. A jest, dobra, znalazł się w kieszeni. No i jak już sobie pokroiłam te plastry, no to muszę całe to mięso natrzeć moją przyprawą. Słuchajcie, dobrze rozsypać, natrzeć, wetrzeć, popieścić, żeby to wszędzie było przyprawione. Także to też mi zajmie chwilę i niech to się marynuje, a ja wam powiem, co dalej. No i teraz, moi drodzy, jak już to mięso jest natarte tymi przyprawami, ono się przerabia, ja sobie obrałam, popłakałam się, jak nie wiem, między 350 a 400 gramów cebuli. Oczywiście ważycie to i wiecie, jak jest. I teraz tą cebulę musimy jeszcze pokroić na 5-milimetrowe plasterki. Także na początku przepisu był śmiech, teraz jest w płaczu co niemiara. No i teraz właśnie czekam na taki pomysł, co tu zrobić, żeby nie płakać przy cebuli. Co prawda, ja znam jakieś tam patenty, ale no nie wiem. Szybciej biorę, łapię, płaczę i kroję i wycieram się i płaczę. Także dobra, pokroję tą cebulę i zaraz do was popłaczę i zaraz do was wrócę. Na otarcie łez powiem wam, że jakoś poszło. Dobra, teraz bierzemy, zajmujemy się naszym mięsem. I tutaj wsadzamy między te nasze pokrojone kotlety tak 3-4 plasterki cebuli. Każdy taki zakątek, a resztę cebuli, jak nam zostanie, układamy na waromie, na tej głębszej części, tak? Także ja tu się rozprawiam dalej z tą cebulą, mam nadzieję, że już płaczu nie będzie. No i dobra, uporałam się już z tą cebulą. Zobaczcie, jak to fajnie już zaczyna wyglądać. Popatrzcie,
Tak jest przygotowane mięso. No mówię, tu możecie mieć karkówkę, tak jak w przepisie, tu możecie, no tak, tak się prezentuje, tak? Dobra, ale nie o tym. A, no i oczywiście tu mam pozostałą część cebuli, tylko pamiętajcie, żeby te dziurki, tak, były. Dobra, pozostałą cebulę włożyć do przystawki, upewnić się, że wszystkie otwory są odkryte. Wlewamy 1000 gramów wody, czyli litr, nie? Jeszcze troszkę jest. Jest, jest, jest. No i do tego jeden liść laurowy i to musi być suszony. Do tego dwa ziela angielskie. No i co, gdzieś się ziela zgubiły? Ja cię. Dobra, są pod ręką, słuchajcie. Są pod ręką dwa ziela angielskie. Teraz tak, nakładamy oczywiście pokrywę. Na pokrywę nakładamy naszą warzywną z cebulą. Nałożyć pokrywkę, co? Co? Nałożyć przystawkę Varomec z karkówką, ale tu nie było nic o karkówce, ja przegapiłam ten moment, tak? No i patrzcie. W każde rozcięcie w karkówce włożyć 3-4 plastry cebuli. No dobra, to zrobiliśmy. Pozostałą cebulę włożyć na dolnej części przystawki Varomec, upewniając się, że nie wszystkie otwory zostały zakryte. Odstawić, no i do naczynia wlać 1000 gramów wody. Jeden liść laurowy, dwa ziele angielskie, nałożyć przystawkę Varomec z karkówką. I teraz co? Powiecie, no nie przeczytałaś, ale teraz się zastanawiam, bo muszę w takim razie tą karkówkę włożyć na cebulę. Nie ma tego kroku w przepisie, no ale to chyba o to chodzi. Dobra, jest. I teraz tak, nałożyć pokrywkę i teraz to robimy 40 minut, słuchajcie, 40 minut, zamykamy. Varoma, obroty 1. Ale nie myślcie sobie, że przez te 40 minut nic nie będziecie robić, bo trzeba przygotować pieczarki i ziemniaki. Także ja się biorę ostro dalej do pracy. No i żebyście nie myśleli, mięso już po 40 minutach coś tam jest zrobione, ale jeszcze nie do końca. No bo przecież musimy zrobić jeszcze do tego ziemniaki, no bo jak samo mięso będziemy jeść, no to niekoniecznie. No to tak, obrałam już ziemniaki, daję do koszyczka i tu ma być 750 gramów pokrojonych ziemniaków w kostkę. Słuchajcie, zawsze możecie je troszeczkę sobie posolić w tak zwanym międzyczasie, czyli one się gotują już posolone. No ja mam 615, dlatego że nie ma u mnie wszystkich domowników w domu, dlatego ja robię tak. No i co? Dalej lecimy. Ponownie postawić nakładkę tą Varomę. I jeszcze mięso będzie się robiło nam 25 minut Varoma, obroty 1. No ja już kończę szykować pieczarki i będzie jeszcze sosik. No i słuchajcie, lecimy dalej z tym przepisem, bo tu już na pewno ziemniaki się ugotowały. Musimy zdjąć przystawkę Varomę. Musimy przerzucić ziemniaki do miski. No i widzicie, nie ma miski i tu jest ból. Muszę zaraz przynieść miskę, bo dałam do niej pieczarki. Dobra, ziemniaki przesypałam, słuchajcie, wyjąłam z koszyczka i teraz tak, ostrożnie wyjąć koszyczek, to ja już to zrobiłam, wcale nieostrożnie, ale dobra. Zawartość naczynia przelać do innego, usunąć liść laurowy, wyrzucić, ziele angielskie zachować. No to trzeba to jakoś wyłowić, nie? Liść laurowy, więc będzie trochę łatwiej niż jakby to było ziele angielskie. Chociaż powiem wam, że go tu nie widzę. Się schował. Jest. Dobra. I teraz tak. Mamy tutaj ten płyn przelać do innego naczynia. I 350 gramów płynu jednak zachować. Także ja tu widzę mam 500. No to tak naprawdę troszeczkę tylko odlewam. I nie muszę brudzić kolejnego naczynia. Tak? Chyba za mało dla. Dobra. I teraz tak. Bulion. Ja dodaję pieprz, sól, bo oczywiście nie mam zrobionego, koncentrat bulionu lub kostka rosołowa. Do tego dajemy 250 gramów pieczarek pokrojonych, tak ja sobie pokroiłam na kawałki, więc wrzucamy te pieczarki.
Tak, zaraz będziecie mówić, że danie stygnie, ale i jeszcze w ogóle ono się dosyć długo będzie robiło, bo przecież surowe pieczarki. No i tu jeszcze dodajemy puder z grzybów. Słuchajcie, w wskazówkach jest, jak zrobić puder z grzybów. Ja znowu muszę podziękować, bo dostałam, właśnie, dość, że dostałam grzyby, to jeszcze dostałam puder z grzybów. Także dziękuję. Tutaj mamy jedną łyżeczkę tego pudru dodać. Ja tak na oko sypnę sobie. Dobra, jest. Do tego 20, przepraszam, już widzicie, już galopuję myślami. 10 gramów mąki pszennej. Ja dam trochę więcej, dlatego że jest trochę więcej wody. No i do tego 1/2 łyżeczki rozmarynu suszonego. Jest. Pieprzu czarnego też 0,5 łyżeczki. No i 1/4 do połowy łyżeczki soli, tak? Zakładamy miarkę z pokrywą. I tak naprawdę mamy 10 sekund obroty 4. No niewiele czasu było na sprzątanie, ale teraz zobaczcie, już mamy tu zmielone takie pieczarki. Teraz robimy z tego sos. 10 minut, 100 stopni, obroty 2. I żeby nie wystygło mi to mięso, to ja sobie stawiam waromę, tak? Waromę sobie postawię, niech to mięso się jeszcze od spodu grzeje. Można też dać tu ziemniaki na przykład na tej warstwie, bo to jest 10 minut, tak? Potem jeszcze chwila i będziemy już degustować. I teraz tak, możecie dodać tu jeszcze śmietany. Ja tej śmietany nie dodaję, starczy. Ale jeżeli macie ochotę 50 gramów śmietany, minimum 30%. Możecie dodać mniej procentowo, ja pomijam w ogóle. Ale jeśli dodacie już, to zakładacie miarkę i teraz jeszcze tak, minuta, obroty 4. I z tych 4 zwiększamy stopniowo do 8 w ciągu tej minuty. I tak naprawdę, kochani, już będziemy, ja już nakładam, podaję i będziemy degustować. No i dobra, danie gotowe, słuchajcie, no tak wygląda schab, który ja już pokroiłam, żeby się oczywiście nie poparzyć. Zaraz zobaczymy, jak będzie smaku. Tu mam kawałek właśnie tego schabu, do tego te ziemniaki i ten sosik, czyli tak naprawdę, no obiad jest. A jeszcze oczywiście w waromie została nasza cebula taka podprażona. Muszę spróbować, sosik, jojku, słuchajcie, przepyszny z tym dodatkiem pudru. W ogóle nie wiadomo, że to jest ten, że to jest pieczarek, tylko normalnie smakuje jak grzyb. No i teraz mój schab jest, zobaczcie, kroi się naprawdę fajnie, jest robiony, jest mięciutki. Także, kochani, No i ta cebula, słuchajcie, ta cebula rozpływa się w ustach, po prostu. Ona jest przepyszna. I zrobiła smak tego naszego dania. Także ja z całego serca polecam Wam, nawet na święta, słuchajcie, bo tak naprawdę schab się robi sam na parze, dorzucacie tylko i sobie siedzicie. No, robi się godzinę. Godzinę w godzinę macie obiad, przy którym nie musicie oczywiście stać, bo on się robi sam i to na parze, zdrowo na parze. Także co? Karkówka z cebuli. No i czekam na Wasze dalsze wskazówki, co byście tam chcieli zobaczyć, co żeście odkryli nowego. No i jak się szykujecie, czy będziecie świętować, czy wyjeżdżacie, czy po prostu odpoczywacie. Buziaczki, pa, pa.